Cześć, z tej strony Marek, jesteście na kanale Kryptowaluty dla Początkujących. W dzisiejszym materiale podsumowania takich wiadomości, tych najważniejszych w sierpniu, porozmawiamy sobie o tym, co dalej z kryptowalutami, jak będzie wyglądał najbliższy czas, przyszłość i to, co nas czeka, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Więc zdążyliście pewnie już zauważyć, że ten ostatni okres na rynku kryptowalutowym no jest okresem takich wielu pytań, na które najczęściej nie ma satysfakcjonujących odpowiedzi. I od czasu tego czerwcowego krachu wszyscy chcielibyśmy wiedzieć no co dalej, Tak, jak długo potrwa ta cała kryptowalutowa zima, czy możemy spodziewać się dalszych spadków oraz co stanie się z rynkiem w najbliższej, jak i nieco dalszej przyszłości. Chciałbym odpowiedzieć dzisiaj na te pytania na tyle, na ile to jest możliwe, oczywiście posługując się przy tym najlepszą dostępną mi wiedzą i wiedzą ogólnie, Gdzieś tam z internetu. Dodatkowo zrobimy sobie przegląd najważniejszych kryptowaltowych wiadomości z sierpnia, tak, w których kryje się sporo ciekawostek, które mogliście przeoczyć. I ta przyszłość wygląda jak zwykle dosyć obiecująco, nawet jeśli ostatnio pogoda w cudzysłowie, oczywiście, na rynku nie dopisuje. Zanim jednak do tego przejdziemy, to rzucę tylko, że zbliżamy się powoli do magicznej liczby 50 tysięcy subskrybentów na kanale. To niezwykły kamień milowy w historii mojej działalności na YouTubie, więc chciałbym bardzo podziękować Wam, moim fanom, za to, że oglądacie moje treści i że towarzyszycie mi w tej podróży, jaką jest wspólne poznawanie świata kryptowalut. Zajęło mi to, słuchajcie, jakieś. 17 miesięcy, czy 18, żeby totalnie od zera, from scratch, tak zwanego, dotrwać po prostu do tej liczby i osiągnąć te 50 tysięcy. No dzięki, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze, to kliknijcie, pomożecie dobicie szybciej. A może już jest w momencie publikacji tego materiału, nie wiem, nie wiem. E, no i co, wracamy do treści dzisiejszego filmu, bo tutaj trochę się rozmarzyłem. Trochę teraz będzie o kryptowalutach ogólnie rzecz biorąc, o gospodarce, o inflacji. No, bo zacznijmy dzisiaj od takiego skontrolowania sytuacji rynkowej. Jak możecie zauważyć, od czerwcowego krachu możemy no, dostrzec w miarę stabilny, choć niewielki, prawda? Wzrost, dzięki któremu Bitcoin aktualnie waha się w okolicach 24 tysięcy dolarów. No, w ciągu miesiąca tak naprawdę e, z 19 tysięcy, 19,5 udało nam się osiągnąć wartości w wysokości 24 tysięcy dolarów, nawet 24,5 i ta liczba, słuchajcie, była przekonana już tam trzykrotnie, czterokrotnie. Były cztery takie ataki na 24 tysiące dolarów i wydaje mi się, że biorąc pod uwagę najbliższe fakty, czyli to, że jakoś dużo złego na świecie się aż tak nie dzieje w stosunku do rynku kryptowalut, ten chwilowy fud troszeczkę mógł minąć, wydaje mi się, że ten etap 25-26 tysięcy dolarów na Bitcoinie jest jak najbardziej osiągalny w najbliższym czasie. Mogę się mylić, ale mam takie predykcje. Już za wiele było tutaj prób w ciągu ostatniego miesiąca, dzień po dniu, praktycznie co tydzień. Tutaj próbowaliśmy te 24 tysiące przebić, żeby to się po prostu w końcu nie udało, prawda? mogliśmy dostrzec taką regularną sin sinusoidę wręcz wzlotów i upadków, e, ten trend cenowy utrzymuje się coraz na bardziej takim stabilnym poziomie. Może to też sugerować, że właśnie tutaj e, będzie utrzymywał się podczas trwającej kryptowalutowej zimy, tak? Wiele osób mówi, że te 20 tysięcy dolarów na Bitcoinie, 17, to może być te all-time bottom, e, no to by zjastowało około 70, 70 parę procent spadków, no jest to możliwe, słuchajcie. się e, jest taka teoria, że czym więcej jest kapitału na rynku kryptowalut, e, tym, słuchajcie, te spadki procentowe. To będą mniej dotkliwe, tak? bo mamy dużo funduszy, mamy dużo firm, jakichś tam korporacji, po prostu są one mniej podatne emocjonalnie na różne wahania, przez co nie lawirują też, po prostu nie zmieniają aż tak ceny tego Bitcoina od, od tej normy, tam, którą każdy chciałby mieć w głowie jak najwyższą. No i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Ethereum, to jest trochę mniej stabilne, ale bardziej gwałtownie odbija. To na pewno. Zobaczcie, jaki był pik w dniu dzisiejszym. Jest tak naprawdę 1660 na 1840 dolarów. Zbliżamy się gdzieś tam do tych 2000. W ciągu ostatniego miesiąca jest to najwyższa wartość w dniu dzisiejszym, jaka w ogóle była odnotowana. I tak naprawdę gdzieś tam w czerwcu, dosłownie dwa miesiące temu, te wartości były na takim wysokim poziomie. Zaliczyliśmy w sumie dziki rajd z 950 dolarów na 1830, czyli Ethereum podwoiło słuchajcie praktycznie swoją wartość w ciągu zaledwie 7 tygodni co trzeba przyznać, że jest spektakularnym rezultatem wręcz, tak? Biorąc pod uwagę ostatnie po prostu wydarzenia na rynku, ale no, trzeba pamiętać też, że Ethereum tak jak i szybko rosnąć potrafiło bardzo szybko spaść weźmy sobie na przykład ten zakres od tego tam słuchajcie gdzieś tam października listopada tego przełomu do końca roku, gdzie to Ethereum też, słuchajcie, zajrzyło gwałtowny spadek w wysokości 1200 dolarów, ale dalej to było tylko minus 25-30% skali miesiąca, a tutaj wzrost w wysokości 100%, no nieczęsto się jednak zdarza, należy to docenić, szczególnie się myślę doceniam te osoby, które te Ethereum gdzieś tam trzymają. Warto też wydaje mi się wspomnieć o paru altcoinach, które wybitnie dobrze radzą sobie w rajdzie, które aktualnie widzimy. Należą do nich między innymi Binance Coin, bo słuchajcie, on w ciągu 7 dni zaliczył, zaliczył około, no tak można powiedzieć 20% wzrost, 15-20% zależy jak to liczyć, od którego miejsca. Ale naprawdę jest to dosyć wysoka wartość. Podobnie też było z projektem Polkadot. Ona, mianowicie tutaj, wzrosła nam też, słuchajcie, o 15%. No i Avalanche. Avalanche. Chyba jest jednym z największych zwycięzców, 22% w ciągu tygodnia. Oraz New Protocol, który również wzrosło jeszcze więcej, bo 31% gdzieś tam stowarzyszący mu po drodze Chainlinkiem, który go chce podgonić, 23%. Oraz projektem Flow, który wzrósł o ponad 50% w ciągu tych ostatnich 7 dni. Więc trzeba przyznać, że. Jest zdecydowanie też za wcześnie, by mówić o jakimkolwiek wyjściu z Bessy, prawda? Bo ta Bessa, jakby nie patrzeć, przez jakiś dłuższy okres czasu już nam tutaj, e, że tam powiem, towarzyszy, tak? E, ale, no te dru z drugiej strony te wzrosty pokazują taką odporność, e, być może większą też wiarę inwestorów w bezpieczeństwo e, ze strony recesji, ale z kolejnej strony to analitycy dalej nie są zgodni co do tego, czy ta recesja faktycznie wystąpi. To ryzyko istnieje, wszystko polega na tym, na ile Uda nam się po prostu poradzić sobie z inflacją, ale dzisiaj ta wartość inflacyjna w Stanach Zjednoczonych została podana niższa niż prognozowano. Teraz strzelę z głowy, bo nie pamiętam dokładnie, ale chyba prognoza była 8,7, a podano 8,4, czy tam no mniej więcej tam o 1/10 czy 2,1 mogę się mylić, więc po prostu rynek zareagował pozytywnie. Wystartowaliśmy też w końcu, słuchajcie, ze sklepem. I to nie jest sklep tylko dla naszej społeczności. To jest sklep, który reklamuje na różnych, słuchajcie, e, forach, stronach, kanałach na YouTube, Instagramach. Pewnie widzieliście go w różnych miejscach, na jakichś Twitterach, grupach na Telegramie. No na influencer marketingu, e, bądź czy nie bądź, się znam i będę tutaj rozwijał siatkę kontaktów, żeby po prostu każdy mógł się o tym sklepie dowiedzieć. Na start neony, e, ubrania, czyli odzież e, i słuchajcie, obrazy, reprodukcje obrazów stworzone przez artystkę. E, mam dla was kod rabatowy. Na 10%. W tej chwili wyświetla wam się on na ekranie. Możecie go sobie wykorzystać. Zostawcie followa na Twitterze naszego sklepu. Mam tutaj wielkie plany, chcę kiedyś wychodzić za granicę na rynki, pokrewne, europejskie, Niemcy, Hiszpanię, Francję czy Włochy. I mam nadzieję, że po przetarciu szlaków na polskim rynku będzie mi dane po prostu spróbować. Rozwinąć w końcu, gdzieś tam po kilku latach taki e-commerce, z którego będę dumny, który będzie dużym przedsięwzięciem w który będzie zaangażowany kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób na pewnym stadium rozwoju i po prostu liczę, że w pewnym momencie będę w stanie na tych kilku sklepach robić między pół miliona a milion złotych obrotu miesięcznie, jeżeli Hossa będzie sprzyjać i pokazać tym samym też osobom, które próbują różnych rzeczy w internecie, że niekoniecznie trzeba mieć swój kanał na YouTube, który na pewno pomoże na samym starcie w rozwinięciu sklepu w Polsce, ale w późniejszym okresie wystarczy też troszkę pogłówkować, Dogadać jakieś tam, no, słuchajcie, dedykowane rozwiązania, influencerów z zagranicy, projekt managerów, spróbować zeskalować tego typu przedsięwzięciem na rynki zagraniczne. Ja oczywiście sobie tak gdybam, ja też, też jestem dosyć pewny siebie w rzeczach, które robię, ale wydaje mi się, że jestem w stanie do tego po prostu dojść i będę najbliższe kilka lat spędzał na tym, żeby to zeskalować. Tam wiecie, z paru dziesięciu, stu zamówień miesięcznie do tych zamówień nawet tysiąca, dwóch, trzech tysięcy miesięcznie. To będzie dla mnie pewnego rodzaju frajdam wyzwanie, taki challenge, czy podołam i czy po prostu uda mi się też tą gamę produktową poszerzyć, a później po prostu rozreklamować sklepy w całej Europie. I przejdźmy teraz płynnie do samej ekonomii. Bo myślę, że jak na poważnych entuzjastów kryptowalut przestało, powinniśmy poświęcić chwilę na analizę gospodarczą, w rzeczy samej. No i wiem, że to trochę może już nudzić niektórych. W końcu, ile można zamarcić się inflacją i podwyżkami stóp procentowych? No, członkowie naszej grupy na Telegramie, KDP Wiadomości, do której link możecie znaleźć w opisie, szczególnie mogą odczuć to, bo regularnie widzą moje aktualizacje dotyczące stanu gospodarki, która stoi z aktualną besą. Aktualnie ciężko jednak wejść w temat rynku kryptowalut bez rozmawiania o samej ekonomii. Dlatego spójrzmy sobie pokrótce na to, jak to wygląda. I co możemy z tego przenieść na nasze kryptowoltowe realia? Jeśli chodzi o inflację, to według danych z czerwca możemy odczytać liczby rzędu 9% w Stanach Zjednoczonych, około 8% w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii, czy 10% w Hiszpanii. W Polsce mieliśmy za to jeszcze większy skok, bo 15,5%, co jest najwyższym odczytem od roku 1997, czyli wręcz od 25 lat. I wiemy też, że najbardziej rosną koszty energii, paliwa oraz żywności, tak? Pytanie brzmi jednak, w jaki sposób wpływa to na rynek. I zacznijmy od pewnych oczywistości. Wiecie już pewnie z moich poprzednich filmów, że wysoka inflacja oraz podwyżki stóp procentowych zwiastują samą recesję, ale nie wiadomo, czy na pewno wystąpi. A dla inwestorów ważne jest ryzyko. Jeżeli jest ono spore, to wolą odchodzić od ryzykownych aktywów na rzecz bardziej bezpiecznych, więc mniej inwestują w kryptowaluty. Zapytajmy jednak o coś ważniejszego. Jeżeli bitcoin i ogólnie kryptowaluty, tak, nie stanowią zabezpieczenia przed inflacją, na to liczyło wielu inwestorów, to jaka jest ich rola w obecnej sytuacji gospodarczej? I tutaj musimy pamiętać o paru rzeczach. Po pierwsze... Waluty wirtualne są tak naprawdę dalej dosyć niezbadane jako aktywo. To, że w ich wczesnej fazie rozwoju, w jakiej aktualnie jesteśmy, nie sprawdziło się jeszcze jakieś zabezpieczenie przed inflacją, nie znaczy, że w przyszłości nie zostaną takim zabezpieczeniem i ludzie nie będą do nich uciekać. Co więcej, nawet jeśli sprawdzają się słabo w walce z inflacją i podążają obecnie razem z resztą gospodarki, to wydaje mi się, że nie oznacza to, że potencjał kryjący się w technologii kryptowalutowej nie będzie wystarczająco dobry, by stworzyć kiedyś ogromną wartość. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której warto tutaj wspomnieć w tym momencie. Nieoczekiwana użytkowość kryptowalut pojawiła się nie tak dawno w jednej z najbardziej nieoczywistych i niestety jednak tragicznych sytuacji, jaką jest tam wojna, tak, eee, gdzie Rosja zaatakowała Ukrainę. I wiecie zapewne o tym, że na całym świecie wiele osób wysłało tam swoje pieniądze, mówię na Ukrainę w formie kryptowalut, w formie takiej donacji łącznie z samym Witalikiem Buterinem, twórca Infirium. Sam to zrobiłem, tam chyba wysłałem, nie wiem, 5000 dolarów czy 3, nie pamiętam już, ale to był taki gest. Od kryptowalutowej społeczności, żeby po prostu pokazać, że kryptowaluty są w stanie też pomóc, a nie tylko gdzieś tam służyć do jakichś tam niecnych celów, jak to często w telewizji mówiono, czy w jakichś tam, wiecie, prasówkach, tabloidach. No i ogólnie te waluty wirtualne okazały się przydatne nie tylko tutaj. Mamy też doniesienia na przykład o tym, że wiele Rosjan sprzeciwiających się obecnej władzy używa tych kryptowalut, no, których wszyscy używamy, by pomóc Ukrainie. Rosjanie pomagają Ukrainie. Dzięki decentralizacji kryptowalut mogą oni robić to bezpiecznie, bez strachu o kontrole państwowe. I mowa tutaj oczywiście o zwykłych cywilach, obywatelach, które nie godzą się z tą wojną. I nie mówię tego wszystkiego po to, by przekonywać was do blockchainu, korzystając tam z emocjonalnie nacechowanych historii, ale po to, by pokazać, że innowacyjność tej technologii jest na tyle duża, że może okazać się wręcz przydatna w wielu miejscach, o których w ogóle nie pomyślelibyśmy wcześniej. I kto wie, czy w niedalekiej przyszłości nie odkryjemy niektórych z nich. Kiedy kończy się besa? Takie pytanie wielu z was sobie zadaje. No i przechodząc dalej, myślę, że warto byłoby o tym porozmawiać. Trochę na temat tego, kiedy dokładnie to się zakończy wszystko, by przynajmniej mniej więcej wiedzieć o jakim czasie mówimy. Może się ucieszycie, jeśli powiem Wam, że przygotuję cały film animowany na ten temat, który niedługo okaże się na kanale, więc bądźcie czujni. Opisuję tam krok po kroku cechy i jakby zwiastony Bessy, w jaki sposób możemy odczytywać różnego rodzaju wskaźniki. Poruszę temat głębiej, ale w dzisiejszym filmie również nie chciałbym go ominąć. Odpowiedź na to pytanie, kiedy kończy się bessa, jest oczywiście w rzeczy samej jakoś tam niemożliwa. Ale Rynek to układanka złożona z bilionów ruchomych części, których końcowy wygląd jest zawsze bardzo ciężki do przewidzenia. I to, co na pewno mogę powiedzieć, to że na pewno nie stanie się to zbyt szybko. Jesteśmy po historycznie długiej hoście, podczas której Bitcoin osiągnął niespotykane wcześniej wartości. Spadek, który widzimy, jest efektem różnych problemów wynikających m.in. z pandemii oraz niestabilnej sytuacji geopolitycznej. I jako że Bitcoin i inne kryptowaluty są coraz bardziej powiązane z szerszą ekonomią, możemy spodziewać się, że jeśli ta się poprawi, to waluty wirtualne również powinny nabrać wiatru w żagle. Ciężko jednak podać jakąkolwiek dokładną datę. Jeśli chodzi o moją osobistą opinię, bo pewnie chcecie to usłyszeć, to powiem tylko tyle, że to, co widzimy, jest zupełnie naturalną zmiennością. Nie świadczy zupełnie o słabości kryptowalut jako aktywa. Nie wierzę też w to, że rynek nie osiągnął jeszcze swojego pełnego potencjału i myślę, że przyszłość to wszystko pokaże. Wiadomo, że mówi się o tym, że jakieś regulacje mogą wejść, kraje będą dampować same kryptowaluty, ale jednak przetrwają. Uważam, że przetrwają. Jestem fanatykiem po prostu tej technologii, kryptowalut samych w sobie, decentralizacji tego typu rzeczy po prostu, więc dla mnie, czy to będzie rok, czy trzy, nieważne, będę dalej robił swoje, nagrywał filmy, edukował was, rzepkę sobie tam też swoją skrobą, <laughs> jak to brzmi, no i po prostu gdzieś tam brnął przez to wszystko dalej w oczekiwaniu na kolejny cykl. Teraz się gdzieś tam na chwilę zatrzymajcie, bo zachęcam Was do obejrzenia filmu. E, słuchajcie, gdzie tam e, pokazuję, jak zarabia się na kupywaniu ruchów doświadczonych traderów na ByBicie. Sprawdzam to na własnej skórze, wrzucam 3000 dolarów. To na dobry start. Co miesiąc będę tę pulę zwiększał, będę grał też na dźwigni. I całą, słuchajcie, wygraną przekazywał Wam, ale nie wszystkim, tylko tym osobom, które są ode mnie po prostu z bybita zarejestrowane. E, możecie sprawdzić sobie dokładnie w tym filmie, o co chodzi. W prawym górnym rogu teraz Wam się wyświetla. E, Zachęcam Was serdecznie do obejrzenia i sprawdzenia tego materiału. Przejdźmy teraz płynnie do tematu Ethereum 2.0 i tak zwanego demerge, no bo są to przyziemne, pozytywne informacje. Jak pewnie wiecie, jakiś czas temu otrzymaliśmy oficjalną datę wprowadzenia tego Ethereum 2.0, e, które będzie w uproszczeniu przejściem z modelu Proof of Work na o wiele wydajniejszy system Proof of Stake. W ciągu 7 pierwszych dni od ogłoszenia, Zatrzeczenia tego y, anonsmentu, token Ethereum zanotował 15% profit, co nie jest niczym dziwnym. Aktualizacja była oczekiwana od dawna i może przynieść niespotykany wcześniej skok wydajności. Niektórzy analitycy uważają, że to przejście będzie równoważne trzem halvingom bitcoina. Innymi słowy, przejście na model proof of stake może przynieść ogromny wzrost wartości, porównywalny z trzykrotnym zmniejszeniem nagrody za wydobycie bloku bitcoina o połowę. Są też tacy, którzy przewidują, że to Ethereum 2.0 może sprawić, że sieć stanie się deflacyjna w tym sensie, że może ostatecznie spalić więcej tokenów niż tworzy, zwiększając tym samym wartość każdego Ethereum, które posiadacie. W tej chwili nikt nie zna całkowitej podaży Ethereum, ale. No, nie jest ona stała, jak w przypadku Bitcoina, tak? Jest zmienna. I myślę, że podobnie jak Wy, czekam na wrzesień z niecierpliwością. Dodam też, że odnośnie Ethereum 2.0, również możecie spodziewać się animowanego filmu na ten temat. Robię właśnie równolegle film o tej beście animowanej i o Ethereum 2.0, że przedstawić Wam to w takiej fajnej formie. To, co jest jednak również arcyciekawe, ciekawe, to fakt, że teraz widzimy już poprawę związaną z opłatami transakcyjnymi na Ethereum. Jest to dobra wiadomość dla użytkowników tego ekosystemu, którzy od dawna i słusznie jednak narzekali na opłaty w tej sieci. Jednakże trzeba być szczerym powiedzieć jasno, że jest to spowodowane również mniejszą ilością użytkowników. Te spadki są oczywiście skorelowane z ogólną sytuacją rynkową, ale również z rynkiem NFT, który po prostu podupada na sile e, praktycznie miesiąc w miesiąc, począwszy od początku tego roku. No i ta sytuacja rynkowa sprawia również, że w środowisku entuzjastów pojawiła się mała debata na Temat potencjalnej deflacyjności Ethereum. W skrócie, jeżeli wykorzystanie będzie wystarczająco niskie, to spalanie tokenów również będzie niskie, co może burzyć poziom deflacyjności. Ale tak czy inaczej, nie zmienia to faktu, że Ethereum 2.0 jest wydarzeniem, na które powinien czekać każdy entuzjasta kryptowalut. Nie wiem, czy widzieliście już mój film o projekcie Polaron. Już ma prawie 4000 wyświetleń w ciągu doby i słuchajcie, dodałem nawet angielskie napisy, żeby przekazać te rzeczy, które się tam dowiedziałem. Anglojęzycznej widowni, bo myślę, że po polsku jestem w stanie się wypowiedzieć stosunkowo nieźle. Czasami oczywiście popełniam błędy, staram się je korygować, ale fajnie o tych farmach wertykalnych elektrostymulacji, ogólnie hakowaniu, samej fotosyntezy, było z Wami porozmawiać i dla Was zrobić research. Ma prawie pół godziny. O co z tym chodzi? Jest sobie, słuchajcie, Hubert Mrozek, e, który ma e, właśnie tutaj projekt Polaron, który dopiero startuje. E, niedługo będzie faza pre-sale. Notabene w tym filmie jest ponad 500 komentarzy, bo każdy chce dostać się na e, miejsce na white -listę. Jest 10 miejsc, wystarczy skomentować ten film o Polaronie słuchajcie, dołączyć do ich grupy na Telegramie i zostawić follow na Twitterze. No i z tych osób będę wybierała się 10 szczęśliwców, którzy będą mieli miejsce na waitlistę zagwarantowane. Czyli na 100% będą mieli, mogli kupić tokeny w tej fazie pre-sale, o której wam, wam tak często opowiadam. No i odsyłam was do tego filmu, bo jest to analiza tematu, po prostu, który może zaspokoić potrzeby potencjalnego głodu, braku pożywienia w przyszłości i wykorzystania przestrzeni również tej nad nami w celu uprawy roślin na większą, większą skalę i po prostu szybciej. Z tego, co widzę, to Hubert robi sobie taką, w, w cudzysłowie wręcz, małą objazdówkę. Był gdzieś tam w Monako, był w Cannes, teraz jest, był w Wenecji, teraz jest w Szwajcarii i z tego, co wiem, dopina on po prostu deal z inwestorami, którzy kupią te, te ich farmy wertykalne, które kupią te ich technologie do zaimplementowania we własnym zakresie. No i jak widzicie, ta jego objazdówka jest bezpośrednio w krajach wysoko rozwiniętych, z tym GDP, jak to się mówi, na bardzo wysokim poziomie, przykładowo w Szwajcarii. Nie wiem, czy wiecie, co szósta osoba wręcz jest milionerem dolarowym chodzi o majątek, o network, czyli tym high network value. W Monako co druga osoba z tego co wiem, czy tam co trzecia tak samo gdzieś tam we Francji tych osób jest sporo. I to są takie kraje, które na pewno potrzebują tego typu technologii i są w stanie gdzieś tam ją po prostu zakupić. Polaro na Twitterze ma już prawie 3,5 tysiąca followersów. Warto dołączyć do tego grona, bo wiem, że dopiero reklama będzie ruszać w najbliższym czasie. Tutaj, ten pierwszy film był mój, gdzie pokazałem też polsko-anglojęzycznej społeczności, jak to wygląda, z czym to się wszystko je. No i Hubert na swoim Instagramie relacjonuje tę swoją objazdówkę/podróż, gdzie dopina ten deal za dealem, wrzuca zdjęcia. Właśnie tu, na przykład, jest z Monako: widzimy teczkę Polarona. Po prostu wydaje mi się, że warto projekt śledzić, bo może on być takim projektem długoterminowym który będzie się starał gdzieś tam tę poprzeczkę podbijać coraz to wyżej i rzeczywiście pokazywać, że da się zrealizować różne zadania łącząc rynek technologiczny, kryptowalutowy oraz żywieniowy, czy rolny, zwał jak zwał, nie wiem jak konkretnie i poprawnie powinno się to powiedzieć. Przechodzimy dalej, chciałem Wam pokazać, zrobić taki update, co w tym polarnie słychać. Pewnie słyszeliście o tak zwanym Tornado Cash, bo już jesteśmy przy Ethereum, to na końcu tego dzisiejszego filmu, bo powoli zbliżamy się do końca. Chciałbym opowiedzieć Wam o czymś ciekawym, mianowicie o. W tym projekcie tornado cash. Jeśli nie mieliście okazji wcześniej słyszeć o tym programie, bo to taki program, to powstał dlatego, że sieć Ethereum, mimo olbrzymiej ilości zalet, nie jest zbyt świetna, jeśli chodzi o anonimowość i prywatność. Oczywiście dalej to nie była ziemia, jeśli porównamy to na przykład z tradycyjnym systemem bankowym, ale w sytuacji, w której transakcje bada ktoś obeznany z technologią, sytuacja nie jest już tak łatwa, żeby kogoś oszukać. No i te to tornado cash powstałoby, naprawić ten problem. Taki problem. Dla części społeczeństwa. W skrócie, program ten pozwala użytkownikom Ethereum na wysyłanie TER lub tokenów RC20 do serwisu, aby zostały wymieszane, czyli można powiedzieć wyprane z tokenami innych użytkowników przed odesłaniem ich tak, z powrotem, pomagając w ukrywaniu kto i kiedy wysłał co do kogo. I program jest niezwykle efektywny, dlatego w poniedziałek został zakazany przez rząd Stanów Zjednoczonych. Używanie go jest w tym momencie nielegalne dla obywateli USA, ale dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że Tornado było wykorzystywane przez północno koreańską grupę Lazarus do prania setek milionów dolarów wpływów skakowania ogromnych projektów kryptowalutowych. Sugerowano też, że Korea Północna wykorzystuje dochody z takich ataków hakerskich do finansowania programów zbrojeniowych, więc zatrzymanie tego wydaje się być całkiem dobre dla całego świata. Ale z drugiej strony sankcja rządu stanów jest sama w sobie bardzo gwałtowną i bezprecedensową decyzją, która w jakimś stopniu wpływa na prawa człowieka milionów ludzi, kosztem powstrzymywania działań grupy z jednego narodu istnieją niezliczone powody, dla których takie normalne osoby, tak, nie będące przestępcami mogą korzystać z usług tego Tornado Cash, bo ja wam wymieniłem tylko jeden z, taką jedną z opcji, jedną z możliwości no i to między innymi są na przykład anonimowe datki, tak, na cele polityczne poukrywanie zakresu lub lokalizacji ich prywatnego majątku, albo dotacje na potrzeby osób potrzebujących na cele charytatywne, jeżeli ktoś chce gdzieś tam być anonimowy, zrobić to w kryptowalutach no i nawet współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin dołączył do tej dyskusji, aby przyznać, że użył Tornado Cash i nie jak twierdzi, aby chronić siebie, ale aby chronić odbiorców na Ukrainie. I tutaj moi widzowie pojawiają się dwa ciężkie do rozgryzienia dylematy. Po pierwsze, czy powinno się zakazywać programu, który jest używany przez miliony, Ludzi dla pożytecznych lub neutralnych celów, jeśli mała grupa użytkowników używa ich do celów, które są negatywne, nielegalne. I po drugie, czy w ogóle powinno istnieć coś takiego jak cenzurowanie programów kodu, bo tak naprawdę tym jest program linijkami kodu, które wykonują określone zadanie. Jak Wy myślicie? Dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie na ten temat, bo naprawdę jestem ciekawy Waszych opinii. Tymczasem to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobała się Wam ta krótka aktualizacja na temat rynku kryptowalut, a także różnych wiadomości, które są z nim mniej lub bardziej związane. Subskrybujcie kanał, pomóżcie. Dobi do tych 50 tysięcy subskrypcji, sprawdźcie sklep, który właśnie otworzyłem i do którego macie kod rabatowy oraz link właśnie na ekranie, jak i w opisie pod tym filmem. No i co? To by było na tyle. Do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie. Cześć!